Witajcie moi drodzy w czwartek wielkanocny. Dzisiaj, można powiedzieć, kontynuujemy Ewangelię z wczoraj, gdy uczniowie, którzy rozpoznali Jezusa po łamaniu chleba, idą do pozostałych uczniów, aby tę wieść zanieść aby powiedzieć: Widzieliśmy Pana. Widzimy tutaj to zgromadzenie uczniów, którzy są pewnie zamknięci z obawy przed Żydami, którzy pewnie jeszcze nie wiedzą, co się dzieje. Dochodzą do nich jakieś informacje, a to przychodzą kobiety, a to przychodzą uczniowie, którzy wracają z Emaus. Aż w końcu do nich przychodzi Jezus i mówi: Pokój Wam. Myślę, że to jest bardzo ważne pozdrowienie, a nawet nie tylko pozdrowienie, ponieważ Jezus wypowiadając słowo, zdanie, pokój Wam, On chce nam dać prawdziwy pokój. Można powiedzieć, że pod tym słowem kryje się udzielenie zbawienia, spełnienie wszystkich zapowiedzi mesjańskich, darowanie grzechów, pojednanie z Bogiem. Właśnie On, Jezus zmartwychwstały, przynosi nam prawdziwy pokój. Tak jak czytamy w Ewangelii Świętego Jana: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Właśnie świat nie potrafi nam dać pełnego pokoju. Nie może nam dać pojednania z Bogiem. Tym, który daje to pojednanie z Bogiem, jest Jezus Chrystus, który wyjaśnia pisma, który pokazuje swoje rany, który oświeca uczniów, którzy nie rozumieją jeszcze tego, co im powiedział. Dopiero po tym spotkaniu potrafią w końcu zobaczyć, o co Jezusowi chodziło. I o co chodziło w pismach zapowiadających Mesjasza. Warto zwrócić uwagę też o na to, że yy, Łukasz bardzo mocno akcentuje realność ciała Jezusa. Jezus daje się dotknąć. Jezus je i pije z uczniami. Potem w dziejach apostolskich uczniowie właśnie na tym będą opierać też swoje świadectwo. My, którzyśmy je i z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu, jesteśmy teraz jego świadkami. Że to nie jest jakaś iluzja, nie jest jakieś, jakaś fantazja, że to jest realne spotkanie, które dokonało się Między nimi a Jezusem. Spotkanie znowu dzisiaj tak samo, zainicjowane przez Jezusa. I myślę, że ważnym przesłaniem dzisiejszej Ewangelii, zresztą tak jak po, poprzednich, jest znowu to, byśmy byli Jego świadkami. Byśmy tego elementu, Naszej wiary nigdy nie zaniedbywali. Oczywiście my jesteśmy innymi świadkami, bo byśmy nie jedli i nie pili z Jezusem po jego zmartwychwstaniu, ale ufamy świadectwu tych, którzy tego doświadczyli. I staramy się iść właśnie tą drogą, jaką wyznaczyli nam uczniowie Jezusa których życie absolutnie na, o 180 stopni zmieniło się w momencie, kiedy spotkali Pana, kiedy zostali umocnieni i oświeceni i mogli dawać świadectwo aż do oddania swojego życia za Jezusa. Myślę, że warto o to się modlić też, o to Pana prosić. Panie, naucz mnie dawać takie świadectwo, które innych do ciebie pociągnie.